Świnoujście, CPK, a teraz polski Atom. Do tego demontaż KRS, prokuratury i NBP. Jaką motywacją kieruje się obecna ekipa rządząca i dlaczego wszędzie powoduje chaos, jakiego żaden przejmujący w Polsce władzę rząd jeszcze nam nie zafundował? W co gra Tusk? W dzisiejszym materiale postaram się odkryć karty najważniejszej osoby w państwie. Za 4 minuty będziecie wiedzieli to, o czym mówi się za zamkniętymi sejmowymi drzwiami. Przyjrzymy się także wyciekowi tajnych danych zza Odry. Wyciekowi, który przeraził nie tylko nas w Polsce, ale i rzucił strach na inne państwa europejskie. Teraz, kiedy kurz i emocje opadły, możemy na chłodno ocenić realny poziom zagrożenia. Przypomnijmy, co wynikało z analiz armii niemieckiej, do których dokopali się dziennikarze śledczy Bilda. Rosja po kolejnej fali mobilizacji może zwyciężyć Ukrainę, NATO niebawem wyśle do Polski i państw bałtyckich 300 tysięcy żołnierzy, Putin jeszcze w 2024 przerzuci znacznej ilości wojska i sprzętu do Kaliningradu, a za rok, czyli w styczniu 2025, Rosjanie mają zaatakować przesmyk suwalski. Po CPK i porcie kontenerowym w Świnoujściu przyszła pora na kasację kolejnej strategicznej z punktu widzenia państwa inwestycji, jaką jest polski Atom. Wojewoda Pomorska oraz marszałek województwa pomorskiego kwestionują wybraną już lokalizację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, podważając otrzymaną przez elektrownię zgodę środowiskową. Jej wydanie, przypomnę, zajęło nam tylko 7 lat. Skąd ta zmiana? Choć ciężko jest w nią uwierzyć każdemu rozsądnie myślącemu Polakowi, po wnikliwym researchu wszystko zaczęło układać się w całość. Ale po kolei. Lubiatowo-Kopalino, które zostało wybrane spośród wielu różnych lokalizacji, było od lat przygotowywane pod tę właśnie inwestycję. Wykonano ekspertyzy, wydano zgody środowiskowe, uzyskano pozwolenia transgraniczne oraz, co najważniejsze, zawarto kontrakt wykonawczy. Wszystko już było ustalone, a budowa miała ruszać lada moment. O tym, że cały proces przygotowawczy pochłonął już wiele milionów złotych pieniędzy podatników, które teraz najprawdopodobniej pójdą w błoto, nie będę nawet wspominał, bo nie chcę was denerwować. To, co jest kluczowe, to fakt, że szukanie nowego miejsca przesuwa wystartowanie elektrowni o kolejne 5-10 lat, co całkowicie wykoleja polską energetykę i osłabia nas w kluczowym momencie. Momencie przygotowań do ewentualnego odparcia agresji ze strony odradzającego się Imperium Rosyjskiego. Atomem na Pomorzu planowano zastąpić elektrownię węglową Bełchatów, która już za 4 lata, w 2028, zacznie być wygaszana. Bełchatów to nie tylko największa opalana węglem brunatnym elektrownia w Polsce, ale także w Europie. Moc bełchatowa to 5354 MW, co stawia ją w gronie 25 największych elektrowni świata. Produkowana tu energia stanowi 20% krajowej produkcji, zaś prąd z tego obiektu jest najtańszy w całym kraju. Jeśli nie będziemy mieli jej czym zastąpić, będziemy musieli importować prąd z zagranicy, co spowoduje, że po pierwsze podrożeje nam prąd. Po drugie, na jego sprzedaży do Polski zarobi któryś z naszych sąsiadów, najprawdopodobniej Niemcy, w mniejszym stopniu możliwe, że i Czesi. I wreszcie po trzecie, spadnie nasza niezależność w kluczowej sferze funkcjonowania każdego państwa, jaką jest energetyka. Czas gra na naszą niekorzyść, ponieważ 4 lata to naprawdę krótki okres przy tak złożonych projektach jak elektrownie, tym bardziej jądrowe. Utrudnianie przeprowadzenia tak ważnej dla bezpieczeństwa państwa inwestycji powinno być brane pod uwagę jako zdrada stanu. Dlaczego zatem rząd Tuska rozpoczął rządy od zahamowania rozwoju państwa, a w wielu dziedzinach jego funkcjonowania wprowadzając dezorganizację? Po pierwsze, opowiadający się za pogłębieniem integracji europejskiej szef PO wywoła w polskim społeczeństwie poczucie destabilizacji. A wtedy tylko Unia Europejska i jej stabilne instytucje będą w stanie zagwarantować nam jakąkolwiek normalność. Po co nam nasze niedziałające sądownictwo, skoro możemy mieć te działające w Brukseli czy Strasburgu? Po co nam niepewny i zdyskredytowany na arenie międzynarodowej NBP, skoro możemy mieć Europejski Bank Centralny i euro? Po drugie, sponsorujący karierę polityczną Tuska Niemcy jeszcze od czasów pierwszej jego partii, KLD, będą w stanie skutecznie wyhamować wymykający się spod niemieckiej kontroli wzrost gospodarczy Polski. Tym bardziej groźny teraz, kiedy Niemcom przestało się gospodarczo układać. Nie ma co ukrywać, że na polskich działaniach potępiających Rosję za jej inwazję na Ukrainę najbardziej stracili właśnie Niemcy. Budowana latami strategia energetyczna Berlina legła w gruzach. Zatem ukrócenie samowoli Polaków będzie miało dla Niemców po latach wreszcie słodki smak. Wreszcie zrewanżują nam się za 2 bolesne dla ich gospodarki lata. Po trzecie, Tusk ma teraz idealne warunki do tego, żeby wprowadzić jak najwięcej zamieszania w Polsce pod pretekstem rozliczania poprzedniego rządu PiS-u.
Elektorat Tuska wręcz wymaga od niego odwetu na politykach Prawa i Sprawiedliwości. A wszystko, co PiS przez ostatnie 8 lat budował, jest z założenia złe i należy to natychmiast zahamować. Zastanawia tylko fakt, że jako wygrani Koalicja Obywatelska wcale nie zyskała w sondażach, a przynajmniej nie tyle, ile powinna i ile zakładała, że zyska. I to mimo, że Tusk ma teraz wszystkie media po swojej stronie, łącznie z TVP, które sieje taką samą propagandę jak za PiSu, tylko teraz atakując drugą stronę. Co prawda PiS jest teraz w odwrocie, ale wcale tak dużo w sondażach nie stracił, pomimo powstawania kolejnych ośmieszających jej polityków komisji. Obecnie poparcie dla Koalicji Obywatelskiej według sondażu Ibris kształtuje się na poziomie 30,2%. PiS cieszy się wciąż wysokim 34-procentowym poparciem. Trzecia droga 17%, Lewica 9%, a Konfederacja 6%. Rośnie grupa niezdecydowanych. Ludzie czują się po wyborach oszukani, bo wiele zmian wygląda inaczej niż im obiecywano. Ale sondaże zdają się nie być dla przewodniczącego Tuska najważniejsze. Wcale nie jest powiedziane, że zależy mu na tym, żeby rządzić dwie kadencje. Ba, nie jest wcale powiedziane, że chce dotrwać do końca obecnej. Już wam mówię dlaczego. Nie jest tajemnicą, że wielkim marzeniem Donalda Tuska jest przejęcie urzędu szefa Komisji Europejskiej po Ursuli von der Leyen, której kadencja kończy się na przełomie 2024 i 2025. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, aktualny polski premier wróci na salony jako najważniejszy polityk europejski. Okryty chwałą wśród liberalnych elit Unii, jako ten, który zwrócił zbuntowaną i konserwatywną Polskę Brukseli. Co ciekawe, my Polacy postrzegamy Rosję i Niemcy jako dwa przeciwne obozy, które zawsze ze sobą rywalizowały, a jest to błędne założenie. Czasy II wojny światowej są już dawno za nami, a poziom współpracy polityczno-gospodarczej między Berlinem a Moskwą jest bardzo wysoki. Chcę tylko przypomnieć, że rosyjskie służby specjalne nie spenetrowały tak elit politycznych żadnego innego kraju, jak zrobiły to w Niemczech. Dodatkowo były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder był przez lata szefem Rady Nadzorczej Rosnieftu, czyli rosyjskiego giganta petrochemicznego oraz szefem spółki Nord Stream 2 AG. Niemcy sprzedawali na wschód olbrzymie ilości wytwarzanych u siebie dóbr. Z kolei Rosjanie sprzedawali węglowodory do Berlina na specjalnych warunkach. Mariaż elit rosyjsko-niemieckich jest tak głęboki, że zwykłemu człowiekowi jest w to wszystko aż ciężko uwierzyć. Jest to tandem, który gra do tej samej bramki, a między tymi dwiema potęgami stoi 40-milionowa Polska, która uporczywie stara się sypać piach w tryby jednych i drugich. I właśnie to osłabienie państwa, jakie funduje nam ekipa Tuska od połowy grudnia, jest najwspanialszym prezentem, jaki mogliśmy podarować naszym dwóm największym rywalom. Jak nowej ekipie uda się rozbroić NBP, to stracimy jeszcze resztki wiarygodności na rynkach międzynarodowych, przez co nie będziemy w stanie na normalnych warunkach pożyczać pieniędzy. A dziś państwa większość swoich projektów finansują emisją długu, który następnie obywatele spłacają ze swoich podatków, pobieranych w kolejnych latach. Nie przeprowadzimy żadnej większej inwestycji. Nie zareagujemy na żaden większy kryzys, bo państwo nie będzie po prostu w stanie przeprowadzić zbiórki kapitału na rynkach. Z kolei rozbicie KRS doprowadzi nas do sytuacji, w której będzie można podważyć ważność wyboru każdego sędziego wybranego przez KRS przez ostatnie 8 lat, czyli około 4000 sędziów. Każdy adwokat będzie mógł uwalić toczącą się sprawę, a nawet te już zamknięte. Wystarczy, że powie: ten sędzia nie mógł wydać żadnego wyroku, bo został bezprawnie powołany. Jaki przedsiębiorca, jaki koncern zagraniczny będzie chciał prowadzić w takich warunkach biznes w Polsce? Żebym teraz nie wyszedł na największego fana PiSu, bardzo wiele rzeczy mi się nie podobało przez ostatnie 8 lat. Samych krytykujących NBP i Glapińskiego odcinków nagrałem 5. Nie podoba mi się także, jak źle zdarza się wypaść prezydentowi Dudzie za granicą, gdzie ośmiesza nas poziomem swojego angielskiego. You know that the costs of new... Ale... Myślę. Dim, de. To jest... Ponieważ to jest naprawdę problem z... To jesteś ty. To jest. Być może. Dobra, Andrew, maybe już wystarczy. Przykro jako Polakowi patrzyło mi się też na to, jak zdarzało mu się płaszczyć przed Ukraińcami. Kurtuazja, a wazeliniarstwo to są jednak dwie różne rzeczy. Idźmy dalej. Według doniesień coraz większej liczby osób, koordynatorem służb specjalnych był prawdopodobnie ciężko chory na chorobę alkoholową. A osoba z tego typu problemami nie powinna mieć dostępu do informacji o klauzuli ściśle tajne.
Kolejna sprawa. Obsadzanie na ważnych często stanowiskach ludzi kompletnie nieprzygotowanych. Ale tak kompletnie. Nie akceptuje wykorzystywania Pegasusa do brudnych gierek i dojeżdżania swoich przeciwników. Nie akceptuje rozpoczęcia grzebania w sądach, które teraz kontynuuje Tusk, robiąc jeszcze większy bajzel z niegdyś państwa prawa. Denerwuje mnie, że po skandalu granatnikowym szef policji nie tylko nie ustąpił, ale nie został usunięty przez przełożonych. Irytowały mnie sztucznie zawyżane przez długie miesiące ceny paliw, o których też niejednokrotnie mówiłem. Gdyby Orlen oficjalnie przyznał przed nami, że teraz będziemy płacili więcej przez 10 miesięcy za paliwo, bo zbiera kapitał na ekspansję za granicą i inwestycje w farmy na Bałtyku, co wszystkim nam kiedyś spowoduje wielkie korzyści, to ja chętnie bym się dokładał na ten cel tankując. To tylko niektóre z przykładów, bo odcinka by nie starczyło, żeby wymienić je wszystkie. Wiele rzeczy mnie denerwowało w PiS i dalej denerwuje. Szkoda tylko, że PO porozlicza ludzi PiSu, a następnie na tych wszystkich stanowiskach, które czyści, poobsadza własnych ludzi za dokładnie te same pieniądze, wymieniając jedne mordeczki na drugich. A my, Polacy, dalej będziemy d***ani, z tym, że poprzednia władza to by chociaż CPK, Świnoujście i Atom doprowadziła do końca. A Tusk nam to wszystko poblokuje i wstrzyma nasz rozwój o kolejne 10 lat na polu energetyki, logistyki, handlu czy tak ważnego bezpieczeństwa. Tak chodzi mi o anulowanie zamówień na sprzęt wojskowy, który ma nas w przyszłości chronić przed Putinem. Zatrzymają nas na te kluczowe 10 lat, kiedy już zaczynamy doganiać Zachód. I Zachód znowu nam odskoczy. A skoro już jesteśmy przy kwestiach bezpieczeństwa, chciałbym omówić coś, co ostatnio mną i myślę nami wszystkimi wstrząsnęło. O tych planach słyszało już pół Polski. To co jednak nie wybrzmiało, to czy jest to tylko jedna z wielu symulacji, jaką niemieckie wojsko ćwiczy, czy faktycznie typowany przez nich przebieg przyszłych wydarzeń. Czy tajny raport, który opisuje przygotowania Bundeswehry na wypadek wojny z Rosją, faktycznie przewiduje przyszłość? Czy już powinniśmy szykować się do wojny i robić na nią zapasy? Jak się okazuje, tkwiąca bowiem w marazmie od lat Bundeswehra na poważnie przygotowuje się do rosyjskiej agresji i według najnowszego przecieku ma być gotowa nawet na najczarniejszy scenariusz, czyli wojnę Rosji z NATO. Według niemieckiej gazety Berlin bierze pod uwagę okoliczności, w których konflikt Rosja-NATO przybiera na sile. Putin ma wkrótce ogłosić kolejną mobilizację i wcielić do wojska dodatkowe 200 tysięcy żołnierzy. Na wiosnę z kolei ruszy z ofensywą na Ukrainie, która do czerwca 2024, czyli już niedługo, za pół roku, może rozbić siły zbrojne Ukrainy. Kolejnym krokiem Kremla ma być przeprowadzenie ataku cybernetycznego, a następnie wywołanie starć na tle etnicznym w państwach bałtyckich. Bowiem 1/4 mieszkańców Łotwy i Estonii stanowią Rosjanie. Choć rozpoczynający się 2024 według tej wizji przyprawia o dreszcze, to tak naprawdę powinniśmy się bać 2025. To 2025 ma być rokiem kulminacyjnym, w którym Rosja zaatakuje jednego z członków NATO, ale po kolei. Najpierw we wrześniu tego roku odbędą się ćwiczenia Zapad 2024 w zachodniej Rosji oraz na Białorusi. W październiku tego roku Putin ma wzmocnić obwód królewiecki wel kaliningradzki. Jak alarmuje Bild, Rosja będzie próbowała wykorzystać okres wyborów prezydenckich w USA i rozpocząć graniczne prowokacje. Grudzień ma być miesiącem paraliżu w Waszyngtonie. Według scenariusza, który powstał w armii niemieckiej, w styczniu 2025 państwa bałtyckie i Polska zwołają Radę NATO. Wszystko, by chronić przesmyk suwalski, który jako jedyny łączy drogą lądową państwa bałtyckie z Europą. Na wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego zostanie przerzuconych 300 tysięcy żołnierzy, w tym 30 tysięcy żołnierzy niemieckich. Państwa bałtyckie już zaczynają budowę linii umocnień na granicy, w skład której ma wejść m.in. 600 bunkrów. Ale czy europejscy członkowie NATO są w ogóle gotowi na starcie z Rosją? Czy są w ogóle w stanie odeprzeć jakikolwiek atak? Oleksandr Kamiszyn, nadzorujący ukraińskich producentów broni i uzbrojenia, szacuje, że w czasie letniej ofensywy siły zbrojne Ukrainy wystrzeliwały 90 tysięcy sztuk amunicji 155 mm miesięcznie, ale realne zapotrzebowanie wynosiło aż 250 tysięcy sztuk. Pociski kalibru 155 mm to ta amunicja, którą wykorzystuje się do strzelania z artylerii. Z analiz Royal United Service Institute wynika, że brytyjskiej armii wystarczałoby amunicji artyleryjskiej na jedynie tydzień prowadzenia walk o podobnej intensywności jak na Ukrainie. Podobnie sytuacja wygląda we Francji, gdzie w 2011 zlikwidowano 6 z 20 magazynów amunicji. Według raportu z 2023 Francuzom amunicji kaliber 155 mm wystarczyłoby, uwaga, na 4 dni prowadzenia wojny. Jeśli chodzi o Niemców, sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Tu zapasy pozwoliłyby na prowadzenie ostrzału jedynie przez
kilka godzin. Czy Europa jest zatem gotowa do prowadzenia wojny konwencjonalnej? Okazuje się, że nie, ale i konflikty ostatnich kilku dekad tego od Europy po prostu nie wymagały. Większość inwazji załatwiało kilka nalotów, drony i precyzyjne rakiety, takie jak Tomahawk. Na Rosję tego typu środki nie wystarczą. A jak sprawy mają się u nas, nad Wisłą? W Polsce sytuacja również nie wygląda zbyt różowo, skoro umowa podpisana między Polską Grupą Zbrojeniową a Agencją Uzbrojenia przewiduje dostawę setek tysięcy pocisków tego kalibru do 2029. Właśnie zwiększamy produkcję z 40 do 200 tysięcy sztuk rocznie. Czyli nawet po pięciokrotnej rozbudowie mocy wytwórczych będziemy rocznie produkować tyle amunicji artyleryjskiej, ile podczas wojny zużyjemy w ciągu miesiąca. Katastrofa! Jeśli chodzi o czołgi, to również mamy problem. Choć my uzupełniamy oddane Ukrainie PT-91 twardy Abramsami i koreańskimi K-1, to jeśli chodzi o brytyjskie, niemieckie czy włoskie maszyny, to sytuacja wygląda bardzo, bardzo źle. Londyn ma tylko 227 czołgów. Niemcy praktycznie tyle samo, między 200 a 300. Europa jest od dekad rozbrajana i w zasadzie brakuje wszystkiego. Jak Rosjanie, rozumiejący głównie język siły, mają nas respektować? Z jednej strony słyszymy, że Rosja nie odważy się zaatakować członka NATO, nawet tak małego jak Łotwa. Z drugiej zaś byłby to niezwykle kuszący dla Rosjan test sojuszu. Jak wiadomo, Amerykanie, mimo swoich głośnych deklaracji, nie będą umierać za 2-milionową Łotwę, która nie ma z ich punktu widzenia żadnego znaczenia. Do tego wyjątkowo ciężko będzie jej bronić, ponieważ z każdej strony otoczona jest przez Rosję i Białoruś, a próby dostarczania walczącym Łotyszom zaopatrzenia i broni drogą morską przez Bałtyk byłyby wyjątkowo skomplikowane. Na tyle mały kraj Rosjanie byliby w stanie zająć w ciągu kilkudziesięciu godzin, zanim przywódcy NATO byliby w stanie zareagować. Opanowana przez Rosjan Łotwa w zasadzie zaprzeczałaby istnieniu traktatu piątego, w myśl którego sojusz działa trochę jak trzech muszkieterów, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Jeśli sojusz raz nie obronił swojego członka, to jaki gwarant mają pozostali, że w chwili, kiedy to im będzie działa się krzywda, na to zadziała? Mogłoby to spowodować chaos, podziały, a może z czasem nawet i rozpad NATO, co z pewnością dla Rosjan byłoby jak wygrana na loterii. Czy jednak plany niemieckiego wojska powinniśmy przyjmować jako pewnik? Nie. Tego typu różnych scenariuszy Bundeswehr ma wiele. Każde wojsko tworzy rozmaite plany ewentualnościowe. Zresztą Niemcy mają na to śmieszną anegdotę. Nocą 1870 roku wystraszony adiutant budzi Helmuta von Moltke, szefa sztabu generalnego Niemiec, krzycząc, że właśnie rozpoczęła się wojna z Francją. Moltke miał się przebudzić, odpowiedzieć, że plany wojny z Francją, druga szuflada od lewej i wrócić dalej spać. Na ten moment bardziej prawdopodobne wydaje się jednak zaatakowanie przez Rosję najpierw Mołdawii, w której również żyje spora rosyjska diaspora, a przy tym Mołdawia nie należy do NATO, będąc jeszcze biedniejszym i słabszym wewnętrznie państwem niż Litwa, Łotwa czy Estonia. Kolejność może być więc taka. Mołdawia, państwa bałtyckie i dopiero Polska. Wpisywałoby się to w wypowiedź ministra obrony Niemiec sprzed kilku dni, w której stwierdził, że Rosja może zaatakować kraj NATO za 5-8 lat. Rosjanie też muszą mieć czas na to, żeby odbudować swój potencjał wojskowy, bo większość sprzętu utracili na Ukrainie. Jak przyznał Cameron w Davos, USA zrobiły świetny interes, wydając jedynie 10% swojego budżetu na obronność, niszcząc przy tym 50% rosyjskiej broni, bez utraty przy tym nawet jednego swojego żołnierza. Nieważne, czy mamy 3, 5 czy 10 lat, rosyjska inwazja na pewno nadejdzie. A jeśli nie będziemy się rozwijać i wzmacniać swojej armii, zapewne zdarzy się ona wcześniej niż później. Dobrze byłoby też przeszkolić Polki i Polaków, choćby w trakcie 30-dniowego podstawowego szkolenia wojskowego dla całej dorosłej populacji. Żeby później nie było, że w chwili, kiedy jest to konieczne, 80% z nas nie potrafi przeładować grota albo założyć opatrunku uciskowego mamie, tacie czy sąsiadowi. To, czy do takiego przeszkolenia jednak dojdzie, wydaje się być mało prawdopodobne. W mojej ocenie duża część z nas mogłaby zareagować wyjątkowo negatywnie, co odbiłoby się w rządowych sondażach. Rząd nie może aż tak lekceważyć nastrojów społecznych. Dzięki, że byliście ze mną. Nasz czas dobiega końca i tak już chyba za bardzo się rozgadałem. Mam nadzieję, do zobaczenia niedługo.